Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Filip Marczyński. Dzień dobry Państwu. W studio zapowiadany przed chwilą gość Paweł Gancarz, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panie redaktorze. Witam wszystkich dolnoślązaków. Ta funkcja na pewno. Radny Sejmiku Dolnośląskiego też na pewno. Też na pewno. I parę funkcji w grze. Na przykład z tego co wiem funkcja marszałka województwa dolnośląskiego, bo do wyborów parlamentarnych w sensie europejskich dojdziemy jeszcze, tak? Dobrze mówię? No tak ludzie mówią. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wszystko na to wygląda, że jestem potrzebny na Dolnym Śląsku. Zadania specjalne na poziomie centralnym można powiedzieć, że zrealizowane, bo do takich zostałem powołany, aczkolwiek wyzwań sporo, bo resort, w którym się znajduję, jest resortem ciekawym. Praca, którą realizuję, jest pracą ciekawą, między innymi też na Dolnym Śląsku. No ale okazuje się, że Dolny Śląsk wzywa. A kto wzywa konkretnie? Radni sejmiku, obywatele, różne siły polityczne, a przede wszystkim siły polityczne wywodzące się z koalicji 15 października. Także no, taki scenariusz się w ostatnich dniach narysował. No ale rzeczywiście było tak, że przed ukonstytuowaniem się sejmiku, że tak powiem, kandydatem Koalicji Obywatelskiej był Michał Jaros i wydawało się, no, nie wiem czy pewnym, a przynajmniej nie wszystkim pewnie wydawało się pewne, ale wielu, że on zostanie rzeczywiście marszałkiem. Potem pojawiła się pana kandydatura, no i trudności, bo sesja pierwsza została zakończona wyborem przewodniczącego, Jerzy Pokój nim został. No i ta następna dopiero 21 maja się odbędzie. To jakie tu są możliwości koalicyjne? Mógłby pan zostać marszałkiem w ramach koalicji 15 października? Wszystko jest możliwe. Jak pan zauważył na tym poziomie centralnym, też pomimo tego, że największy partner koalicyjny ma najwięcej parlamentarzystów i najwyższe poparcie, to funkcje marszałka, wicepremiera, istotne funkcje w rządzie no, są przydzielone parlamentarzystom, osobom, które mają określone możliwości, określony potencjał. Województwa dla PSL-u? Taka jest umowa warszawska? To jest między innymi mądrość premiera Donalda Tuska, że potrafi grać skrzydłami, to zawsze było jego mocną stroną, potrafi współpracować. No i Dolny Śląsk jest też tym województwem, które zawsze było twórcze i tutaj najlepsze rozwiązania, a może najbardziej twórcze rodziły się na Dolnym Śląsku, bo różne projekty polityczne miały swój początek na Dolnym Śląsku. I może tak będzie tym razem. Na przykład bezpartyjni samorządowcy, taki projekt polityczny miał początek na Dolnym Śląsku. No i można powiedzieć, że osiągnął w pewnym sensie sukces, bo zarejestrować listy ogólnokrajowe w wyborach parlamentarnych, no to trzeba czapkę z głowy ściągnąć. Różnie można oceniać polityczne zabarwienie bezpartyjnych samorządowców i różnie byli recenzowani, ale jednak taki faktyczny efekt osiągnęli. Osiągnęli, rzeczywiście rządzili, choćby współrządzili województwem. Czy możliwy jest taki scenariusz, że dwóch radnych PSL, trzech bezpartyjnych samorządowców, 13 radnych PiSu i jeszcze jeden, którego pewnie dałoby się elegancko mówiąc pozyskać? Jeden pozyskać? Znaczy, panie redaktorze, ja od dłuższego czasu jasno akcentuję w mediach i nie tylko, że dla nas priorytetem jest koalicja 15 października. I taką koalicję tworzymy na Dolnym Śląsku w kraju i staramy się tworzyć na Dolnym Śląsku. Przypisuje mi się różne już scenariusze, różne wersje. To jest bardzo ciekawe. Ja przypomnę, że 8 lat byłem wójtem małej wiejskiej gminy, która nie miała lekko, jeżeli chodzi o środki rządowe. Jasno w tym studiu, myślę, że kilkadziesiąt albo kilkaset razy recenzowałem działania poprzedniej ekipy. Źle raczej. No, jasno, zgodnie z prawdą, rzetelnie. I tutaj to myślę powinno być wyznacznikiem. Jak teraz ktoś próbuje mi przypisać jakąś koalicję z PiS-em, myślę, że jest nie do końca uprawniony, bo nie wiem, czy na Dolnym Śląsku, myślę, że na Dolnym Śląsku na palcach jednej ręki moglibyśmy policzyć i wskazać samorządowców jeszcze w tak małej gminie, bo w dużej gminie zawsze łatwiej sobie poradzić, którzy tak jasno, pomimo tego, że kto inny rządził, określali rzeczywistość.
I dzisiaj ja myślę, że ja mam mandat do tego, żeby ewentualnie recenzować, a niekoniecznie politycy, którzy wtedy też byli samorządowcami. Dzisiaj czasami są parlamentarzystami. Może nawet z mojego obozu 15 października, tak to nazwijmy, no recenzują moje działanie. Także ja potrafię rozgraniczyć politykę, a dobro na przykład regionu. I tutaj też jasno myślę, że jak przesłuchamy wszystkie audycje, jak ktoś ma ochotę, to zachęcam. Jasno też zawsze wyrażałem się, jeżeli chodzi o bezpartyjnych samorządowców i tu rozwieję, bo ja jako samorządowiec, który nie mógł liczyć na wsparcie centralne, zawsze mógł liczyć na środki europejskie, które dystrybuował Urząd Marszałkowski, w którym jednak większość w zarządzie stanowili bezpartyjni samorządowcy i pomimo tego, że sympatii między nami też jakiejś specjalnej nie było, przypomnę, w wyborach do Senatu zabrakło mi 500 głosów do tego, aby objąć mandat. I między innymi kandydatka z bezpartyjnych samorządowców zrezygnowała w ostatnim tygodniu. I 5000 głosów nieważnych zostało niejako zmielonych. Także ja jestem osobą, która mogłaby mieć polityczne zastrzeżenia do jednego i do drugiego środowiska, ale trzeba to gdzieś zawsze zostawić z boku i popatrzeć jednak na dobro regionu. W Świdnicy taka jest koalicja, nie koalicja Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, że uczestnicy mówią, że to nie jest koalicja, tylko razem głosują. Więc czy jest możliwy taki scenariusz, że państwo będą z PiS-em i z bezpartyjnymi samorządowcami, jeśli nie tworzyć koalicję, to razem głosować. No, nie wiem, jaka to różnica. Wprawdzie może jeśli chodzi o obsadę stanowisk, to wtedy tak. Ale czy taki scenariusz jest możliwy? Panie redaktorze, proszę zauważyć, chociażby prześledzić ostatnią sesję sejmiku. Kandydat na przewodniczącego otrzymał 25 głosów. W tym głosy dwóch radnych, czy dwojga radnych PiS-u. No tak. I to ja rozumiem, że to było takie poczucie serca, tak, błąd jakiś techniczny przy głosowaniu. No, jasno widać, że jeżeli chodzi o jednego z naszych partnerów koalicyjny z koalicji 15 października. Te rozmowy w ostatnich tygodniach przebiegają na każdym froncie i też ze środowiskiem bezpartyjnych samorządowców i ze środowiskiem, jak widać, PiS-u. W mieście też ciekawa sytuacja. Więc no, nie jest tylko domeną środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Trzeciej Drogi szukanie porozumienia, kompromisu. Ale Koalicja Obywatelska szuka porozumienia z PiS-em? Na Dolnym Śląsku? No, dwa głosy w wyborach na przewodniczącego sejmiku. Zbędne. Raczej myślę, że do końca... Raczej nie. No widzi pan, to jest też nasza mądrość, mówię o radnych Trzeciej Drogi. Myślę też o radnych bezpartyjnych samorządowców, że gest w tym pierwszym głosowaniu, jeżeli chodzi o przewodniczącego, z naszej strony został wykonany. Jakbyśmy szykowali jakiś fortel, o tak mogę takiego sformułowania użyć, no to wcale te głosy nie musiały być zbędne, także polityka jest czasami przewrotna, życie pisze różne scenariusze, no i takie różne scenariusze na Dolnym Śląsku w przyszłości mogą się pojawić. A jeśli chodzi o klub Trzeciej Drogi, to on powstanie w sejmiku? Oczywiście, wszystko w swoim czasie, panie redaktorze. Bo słyszałem, że radne Trzeciej Drogi mówiły, że taka koalicja, jaką ja tutaj rysowałem, a pan nie zaprzeczył, nie byłaby najbliższa ich sercu, tak delikatnie mówiąc. Ja myślę, że czas za chwilę pokaże, bo te rozmowy trwają na... Ja nie mówię w ramach koalicji Trzeciej Drogi, bo tutaj sprawa jest w miarę czytelna. No jak widzimy, jeżeli chodzi o sytuację miejską i wybory przewodniczącego do Rady Miasta, no te duże partie mają ten problem, że czasami tych frakcji tam też jest w środku są za duże. Kilka i nie wszyscy się mieszczą, także no my myślę, jeżeli chodzi o radnych Trzeciej Drogi, o to możemy być spokojni, tutaj zapewniam panie rektorze. Że to będzie jeden klub? Bo to pojawiły się oficjalnie takie, znaczy oficjalnie, no nieoficjalnie, ale w wielu mediach pojawiły się te informacje, że Trzecia Droga być może stworzy klub z bezpartyjnymi samorządowcami, albo PSL stworzy klub z bezpartyjnymi samorządowcami, to wtedy nie będzie klubu Trzeciej Drogi. A ja słyszałem informację, że część Platformy Obywatelskiej stworzy klub z bezpartyjnymi samorządowcami, czy druga część Platformy Obywatelskiej z członkami Polski 2050. No takich scenariuszy możemy pisać różnych kilka. I to ostatnie wybory. Mówię o wyborach przewodniczącego sejmiku, przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrocławiu, pokazały, że te głosowania wychodzą różnie. I też na tej podstawie moglibyśmy napisać kilka różnych koalicyjnych scenariuszy. To niech pan mi powie, jaki jest najbliższy realizacji na razie. Który z tych scenariuszy? Który? Na pewno Klub Trzeciej Drogi w sejmiku dolnośląskim. Do 21 zostanie zgłoszony u przewodniczącego. A ile osobowy to jeszcze, panie redaktorze, się
okaże, także to są technikalia, ale one mają też znaczenie, jeżeli chodzi o rozmowy koalicyjne między koalicjantami 15 października. Podkreślam, taki kierunek jest nam najbliższy i w tym celu zmierzamy. A czy, że tak powiem, centralne władze ugrupowań byłyby szczęśliwe, gdyby taka koalicja, w której uczestniczyłby PiS, powstała? Znaczy ja nie, jest zgoda na to, krótko mówiąc? Sądzę, ja nie sądzę, żeby powstała koalicja, w której uczestniczyłby PiS w najbliższej kadencji i do najbliższych wyborów, które prawdopodobnie będą, z wyborów zarządu, które będą 21 maja. Także takiego scenariusza bym nie kreślił. Dwóch członków Polskiego Stronnictwa Ludowego i trzech członków bezpartyjnych samorządowców w tym zarządzie, na przykład, tak sobie wymyśliłem, to mogłoby tak wyglądać? Mogłoby wyglądać. Różne scenariusze są. A jednak. Różne scenariusze są możliwe. Ja mówię, jasno mówię o bezpartyjnych samorządowcach. Trzeba rozdzielić warstwę polityczną od warstwy merytorycznej. I nie będę się powtarzał, ale no przez te 5 lat, 5,5 roku, no trzeba to oddać jednak, że jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne środków i to europejskich, i rządowych dla Dolnego Śląska, no to jednak jest ta korzyść taka faktyczna dla Dolnego Śląska z tej koalicji bezpartyjnych samorządowców z PiS-em na Dolnym Śląsku. To jest kwestia merytoryczna. Kwestia polityczna oczywiście oceniam ją negatywnie, bo jasno też Dolny Śląsk był tym regionem, który był odhaczony przez 5,5 roku na mapie kraju jako region, w którym współrządziło Prawo i Sprawiedliwość. W tych trudnych czasach, bo dzisiaj jesteśmy już całkiem w innej epoce, ale w tym trudnym momencie, kiedy nie wiadomo było przed 15 października, jak się potoczy przyszłość, no jednak ta koalicja na Dolnym Śląsku była, no ale to jest ta warstwa polityczna, tak? I tutaj trzeba rozdzielić na pewno jedno od drugiego. Na pewno istotne, i o tym zawsze mówiłem, istotne są wartości, istotne są zasady. I na nie trzeba zwracać też bardzo dużą uwagę. No to koalicja 15 października jako jedną z tych zasad często podaje brak współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. No i a czy ja powiedziałem, że my jako Trzecia Droga jakąś współpracę z Prawem i Sprawiedliwością chcemy podjąć w... Może wprost pan tego nie powiedział, ale, no, ale nie wykluczył pan. Raczej to, bo trochę w polityce już jestem. I wiem, że życie widziało różne scenariusze. Ciekawy scenariusz narysował się na Podlasiu w wyborach ostatnich. Dwóch członków Prawa i Sprawiedliwości wielu powiatach poparło koalicję. W wielu powiatach jest taka sytuacja, że też radni Platformy Obywatelskiej mają koalicję z PiS-em. Także polityka to jest taki obszar, gdzie trzeba rozgraniczyć dobro regionu, dobro swojego powiatu, swojej gminy, a kwestie polityczne. I tu trzeba znaleźć tą subtelną i umiejętną granicę. My jako radni Trzeciej Drogi tą granicę na pewno widzimy, aczkolwiek nie zamykamy się na te różne scenariusze, bo dobro regionu jest najważniejsze. Czyli i wartości... nie wiadomo, czy czteroosobowy klub Trzeciej Drogi powstanie, tak? Panie redaktorze, powstanie. Czteroosobowy? Może większy. A może większy. Ale... Także nie chcę zamykać tutaj tego zbioru. Także proszę być cierpliwym. No, emocje, napięcie. To jest też ważne, żeby państwo mieli co robić. Nie mówię, to ważne nie. jest, żebyśmy ale my jako politycy tą warstwę i tą sferę też rozwijali w jakiś sposób, a nie odkrywali karty od razu wszystkie przy jednej rozmowie u pana tutaj w studiu. Ale byłoby fajnie. 14 maja, dzisiaj 21 ta sesja ma się odbyć. Przewodniczący Jerzy Pokój mówił w Radiu Wrocław, że nie ma żadnego problemu, żeby wcześniej taką sesję zwołać, ale też nie ma żadnego problemu, żeby później. Czy 21 maja to jest ten dzień, w którym poznamy marszałka i zarząd województwa, a przynajmniej marszałka? Mam taką nadzieję. Ale taką popartą jakimiś solidnymi podstawami, czy tylko nadzieję? My jako radni Trzeciej Drogi robimy wszystko, żeby do tego wyboru 21 maja doszło, ale też jasno akcentujemy, że w tej koalicji chcemy w jakiś sposób mieć realny wpływ na to, co się będzie działo na Dolnym Śląsku. Nie chcemy być przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, który jest na doczepkę, pomimo tego, że jesteśmy mniejszym partnerem. No raczej dużo mniejszym. Ale, no, dużo mniejszym. Jak zaczniemy dzielić frakcje u tego większego partnera, to się okaże, że one są porównywalne
I tutaj mamy świadomość tego, że jesteśmy mniejszym partnerem, ale czasami ten mniejszy ma decydujący głos. I to, słynny co mówiłem, języczek uwagi. To, tak? Co mówiłem o mądrości premiera Donalda Tuska, że potrafił tak poukładać przyszły rząd. Potrafili partnerzy z koalicji 15 października na poziomie centralnym się porozumieć. Ja wierzę w to, że tak samo będzie na Dolnym Śląsku. Tak jak mówiłem, chcemy mieć możliwość realizacji kilku istotnych kwestii, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. To jest to biedne południe, które cały czas jest na tapecie, ale nic z tą materią się nie wydarzyło. Jest kwestia biletu aglomeracyjnego i tu pojawia się pytanie... No to wszyscy chcą zrobić. Ale to. Tu pojawia się pytanie, czy marszałek z Koalicji Obywatelskiej no nie będzie tego problemu generował, czy nie będzie to kolejna historia przez kolejne lata, czy będzie w stanie po tych sytuacjach, które miały ostatnio miejsce w mieście, w Radzie Miejskiej, to nie będzie kolejny problem, który będzie rolowany przez kolejne lata. Ja myślę, że marszałek z trzeciej drogi może takim sytuacjom zapobiec i w takiej zgodzie i samorządowym porozumieniu te problemy istotne dla Dolnego Śląska rozwiązać. Marszałek z trzeciej drogi, czy marszałek z PSL-u? Trzecia droga, klub koalicyjny, ogólnie powiedzmy. Także też zostawmy trochę tajemnicy dla naszych słuchaczy. No dobrze, to tajemnicę może rozwiążemy za tydzień. Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Trzecia droga był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie rektorze. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.